przyszłym rywalu. Na pewno Konter. Mają szybkich skrzydłowych, szybkiego napastnika i myślę, że to będzie to, żeby ich zatrzymać. Mają zawodników takich, którzy potrafią gdzieś tam pograć kombinacyjnie i są, tak jak powiedziałem, przede wszystkim szybcy ci skrzydłowi, także mogą zagrać kombinacyjnie i gdzieś tam rzucić piłkę na szybkiego zawodnika na bok. Jak nastroje przed meczem? Myślę, że nastroje teraz są dobre przed meczem. Nastawiamy się na to, żeby jechać po prostu zwyciężyć i wrócić z 3 punktami do Gdańska, bo to jest teraz dla nas najważniejsze. No dobra, tak jak pamiętasz ostatni mecz u nas z Legnicą w tym przypadku? Pamiętam, że mecz u nas wygraliśmy 2-0. Było to niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Bramkę strzelił Jakub Arak, który popisał się pięknym trafieniem głową po koźle. Naprawdę super strzał, super bramka. I jeszcze do tego Patryk Licki. Pamiętam, że drugą połowę tego meczu rozgrywałem na stoperze, na środku obrony. Byłem półlewym stoperem i myślę, że ogólnie to spotkanie było pod naszą kontrolą w pełni, także zapracowaliśmy sobie na to 2-0 i wygraliśmy to stworzenie. No dobra, to teraz wtedy graliśmy u nas, a czy u nich jest cięższy teren? Na pewno inny niż nasz, bo u nas stadion jest większy, ich stadion jest troszeczkę mniejszy, te trybuny są też, tak jakby można powiedzieć, bliżej i na pewno będzie inna atmosfera niż jest u nas na stadionie.